Witam wszystkich w niedzielę. Właśnie wyjeżdżam do pracy. I czym się różni ten wyjazd do pracy od innych? Podobno na granicy są, i to na granicy na Lubieszynie, na Kołbaskowie, na tych dużych przejściach granicznych, są kontrole, które wymagają testu na koronawirusa, nie starszego chyba niż 48 godzin i kwarantanny i tym podobne cudawianki. Ja wiem, że my jako kierowcy się nie kwalifikujemy pod to, ale nie chce mi się dyskutować z policjantami, celnikami, innymi wynalazkami. Więc jadę przez małe przejście w kierunku Egesinu i będę jechał ze Szczecina, jadę ze Szczecina w kierunku Polic, a potem jadę do Bieszczyn. Jestem na przejściu granicznym, tu na samym przejściu, nikogo nie ma. Ale tu jeszcze za parę metrów może być kontrola. Na samym końcu jest parking. Zaraz zobaczymy. A ja miałem dostać coś nowego, a nie ma kluczy i nie będzie zrobiony i jeżdżę starym łupem, którym jeździłem poprzednią turę. Wtorek. Rozładowałem właśnie okna w szkole. Ostatni raz. Już powiedzieli, że to już, że mają już wszystko. I jadę na załadunek do Kselli, którą zamykają. I będzie to mój prawdopodobnie ostatni raz w tej Kselli, bo na koniec miesiąca ją zamykają. I później jadę normalnie tu do nas na Hamburg. No i się okaże, co dalej będzie.
mamy czwartek. Właśnie ruszam i muszę jechać rozładować ostatniego klienta z wczoraj. Wczoraj nie rozładowałem, ponieważ no, już godziny miałem wyjechane. Musiałem zrobić 45, jakbym zrobił 45 i jeszcze dojechał, to było po 20, a potem byłby standardowy problem z szukaniem miejsca do parkowania, więc wczoraj skończyłem o 18 i dzisiaj mam do zrzutki jednego klienta z objazdem 48 km, a do celu miałem 9, ale nie ma po prostu innej drogi, bo jest zamknięta i potem jadę załadować dwa miejsca i na jutro jadę rozładować Amazona w Lipsku i na stadionie w Lipsku na Red Bull Arena mam jakieś okna rozładować. Witam wszystkich w piątek. Właśnie rozładowałem Amazona. Wczoraj ładowałem w Hamburgu 14 palet do Amazona i 2 palety na stadion w Lipsku, na Red Bull Arena. I w tej chwili właśnie wyruszyłem z Amazona i jadę na stadion. Potem ładuję Knaufa i jadę na weekend na bazę w Hamburgu.